30 milionów złotych za jazdę bez biletu. Tyle Gapowicze w ciągu 4 lat wpłacili do kasy Zarządu Transportu Metropolitalnego. Co ciekawe, spośród osób przyłapanych bez biletu, zaledwie co piąta opłaca nałożony mandat w ciągu 14 dni. Słowem klucz jest automatyzacja. Po pierwsze, jako pierwsi w kraju w przypadku komunikacji miejskiej mieliśmy w pełni zautomatyzowaną bazę Gapowiczów z zewnętrznymi bazami rejestrującymi Gapowiczów. Każdy Gapowicz, który ociągał się z opłaceniem mandatu, automatycznie trafia do tej bazy, nie ma zmiłuj się. I drugie działanie związane z automatyzacją to automatyzacja pracy naszych kontrolerów biletowych. Ta spowodowała wzrost liczby kontroli w autobusach i tramwajach. W pierwszym roku działalności ZTM było ich nieco ponad 90 tysięcy. W ubiegłym roku już 126 tysięcy. Niepłacący kar za jazdę bez ważnego biletu automatycznie trafiają do ogólnodostępnego rejestru dłużników, a to wiąże się z dużymi problemami. Jeśli dłużnik dalej będzie zwlekał z uregulowaniem tych należności, to może się spodziewać wpisu do rejestru dłużników. Akurat w przypadku Biura Informacji Gospodarczej Infomonitor ten rejestr dłużników jest wykorzystywany na co dzień przez wszystkie banki. Jedno w tym procederze pozostaje niezmienne od lat. Tłumaczenie braku biletu podczas kontroli. Pasażerowie najczęściej tłumaczą się, że się zagapili, że po prostu akurat mieli słabszy dzień, chcieli skasować, ale zapomnieli. Takie troszkę banalne wytłumaczenia. Zdarzają się też sytuacje, gdzie próbują jak gdyby z winą obarczyć niedziałający sprzęt w autobusie czy tam tramwaju. Natomiast kontroler zawsze sprawdza to i jeżeli się okaże, że działa to wszystko, no to niestety, ale ta opłata powstaje. Co istotne, osoby, które regularnie nie opłacają mandatów za jazdę bez biletu, muszą liczyć się z konsekwencjami związanymi z szalbierstwem. Takie sytuacje kończą się albo karą tymczasowego aresztu, grzywną lub nawet poważniejszym ograniczeniem wolności.